Generalnie to jest taka moja fotograficzna wycieczka z moich podróży, uchwycona troszeczkę inaczej. Wcześniej robiłem to wszystko kolodionem, normalną kamerą, czyli fotografią czarno-białą, a tym razem poszedłem w kierunku takiej chyba nowoczesności, czyli telefonu komórkowego, który jest najłatwiej zabrać na każdą wyprawę, zrobić zdjęcie, a później już obrobić je w Photoshopie. To, co udało mi się zobaczyć, to piękny zestaw fotografii, w którym każda z fotografii opowiada swoją historię. Podobnie jak wiersze czy utwory haiku, które w Japonii są niezwykle popularne, ale wydaje mi się, że fotografii ta forma jest od dawna i znana, i lubiana. Pokazuje zdjęcia, które wykonujemy niemal my wszyscy codziennie, jeżdżąc, oglądając czy coś takiego, za pomocą smartfonów. To są zdjęcia ze smartfona, które po prostu miał przy sobie, a jeździł po Europie i fotografował. Podejrzewam, że troszkę tam jakimś tam podejściem do tego przychodził. I robiąc te zdjęcia z pomysłem na to, żeby potem zrobić niewielkie powiększenia, bo one są niewielkie ze względu na jakość obrazu, bo smartfon mówią, że ma bardzo dobrą jakość obrazu, ale nie zawsze. I taki wybór właśnie tych zdjęć tu przedstawia.